Cześć, z tej strony Michał. W dzisiejszym odcinku naszym gościem będzie mus kokosowy. Dowiesz się, co to tak naprawdę jest, jak powstaje, czym się różni od oleju kokosowego, jak go używać, jak go rozpuścić, gdy jest twardy. Pokażę Ci też najciekawsze przepisy i zastosowanie musu kokosowego. Jeżeli Cię to interesuje, oglądaj dalej. Mus kokosowy powstaje poprzez mielenie miąższu kokosa, więc można powiedzieć, że to takie masło orzechowe, tylko z kokosa. Można go też porównać do dżemu z kokosa, tylko oczywiście bez cukru. Prawdziwy mus kokosowy nie powinien zawierać żadnych dodatków, tylko 100% miąższu z kokosa. Bez cukru, aromatów, stabilizatorów, barwników i innych dziwnych podobnych rzeczy, tylko 100% miąższu z kokosa. Jeżeli chodzi o konsystencję, w temperaturze pokojowej może być dość twarda, zbita, ale można go w łatwy sposób rozpuścić. Za chwileczkę Wam pokażę, jak to zrobić. Jeżeli chodzi o przechowywanie, w mojej ocenie nie ma sensu go trzymać w lodówce. Z lodówki będzie dość twardy, zbity, ciężki w użyciu. Wyjątek być może stanowi sytuacja, gdy jecie go namiętnie łyżeczką prosto ze słoika, a w mieszkaniu jest dość ciepło, na przykład w upalne lato, wtedy być może warto go schować do lodówki, ale ja go nigdy do lodówki nie chowałem i nigdy mi się z takim słoiczkiem nic nie stało, a używam go już chyba z 7 albo 8 lat. Jest jeszcze taka jedna ważna rzecz. Jeżeli jesteście początkującymi użytkownikami musu, pamiętajcie, że mus kokosowy to jest dość tłusty produkt, więc może się delikatnie, z racji tego, że nie ma żadnych stabilizatorów, rozwarstwiać. Na wierzchu może się pojawiać taka warstwa oleju kokosowego, która w początkowym stadium pojawia się takie kropki i może to wyglądać dla nowicjusza jak pleśń, ale oczywiście nie jest to pleśń, to jest naturalne zjawisko, także tym się też również kompletnie nie przejmujcie. Tutaj Wam pokażę, może będzie widać z wierzchu, jak widać tą warstwę taką oleju kokosowego, to nie jest pleśń, tak jak mówiłem wcześniej. Jak widzicie, mus jest dość twardy, zbity. Teraz Wam pokażę najprostszy sposób, jak go rozpuścić. Tutaj wylałem 2 szklanki wody, czyli pół litra, zagotowałem wodę. Wsadzam słoiczek musu na 5 minut na wyłączonym gazie, prądzie, czy na czym tam gotujecie. 5 minut czekania za nami. Wytrę sobie słoik i zobaczycie, jak taki mus wygląda. Jak widzicie, mus się rozpuścił, wymieszam go i jest już płynny. Takie rozpuszczanie nie jest konieczne bardzo często. Ja najczęściej stosuję mus kokosowy jako taki słodki topping na jakieś naleśniki, racuchy, placki i wtedy taki nawet twardy mus lodówki można sobie delikatnie wyskrobać. Parę łyżeczek zostawiam w takim ciepłym, gorącym naleśniku na minutkę. On się rozpuści po powierzchni, także nie ma sensu go próbować rozsmarować i uszkodzić naleśnika. Wystarczy chwileczkę poczekać, on Wam się również tak samo rozpuści na naleśniku. Ta temperatura taka rozpuszczania to jest około 26 stopni gdzieś, także żaden problem jest osiągnąć taką temperaturę. Pokażę Wam, jak przygotować owsiankę na musie kokosowym. Wziąłem sobie inny, jeszcze nierozpuszczony słoik. Daję taką dużą łyżkę musu kokosowego, tu jest około 30 gram musu. Wsadzam ją do gotującej się wody, ten mus nam się już tutaj rozpuszcza. I mamy takie coś pomiędzy mleczkiem a mlekiem kokosowym. Bardzo fajnie nadaje aromat do owsianki. Już nam się praktycznie cały rozpuścił. Dodaję płatki owsiane i za chwileczkę będzie owsianka gotowa. Także jak widzicie, do przygotowania owsianki wcale nie trzeba wcześniej rozpuszczać musu, może być taki twardy z słoika i bardzo fajnie, szybciutko można go rozpuścić. Przed chwileczką, gdy przygotowywałem owsiankę na musie kokosowym, zapomniałem dodać, że tak samo można przygotować na przykład ryż na mleku kokosowym. Wystarczy dać parę łyżek musu i bardzo fajny przepis, szczególnie lubię taki delikatnie kokosowy z jabłkami, ryż na musie kokosowym. A teraz przygotujemy takie klasyczne mleczko kokosowe jak z puszki. Tutaj odmierzyłem 250 ml wody. Dodamy do niej około 65 g musu. To jest proporcja 25 g na każde 100 ml wody. Zaletą tego rozwiązania jest to, że możecie przygotować dokładnie tyle mleczka, ile potrzebujecie. W przepisie jest dosłownie szklanka, nie ma sensu otwierać puszki. Zrobicie tyle, ile potrzeba i jest gotowe. A reszta może czekać do innych zastosowań. Dałem troszeczkę za dużo, ale to żaden problem. Zamykamy blender i blendujemy dosłownie paręnaście sekund. Jest kremowe mleczko kokosowe.
Jeżeli będziecie szukać musu kokosowego dla siebie, warto zwrócić uwagę na jedną ważną rzecz. Wybierajcie ekologiczne musy kokosowe, rozpoznacie je po takim znaku euroliścia zielonym, pod nim jest numer jednostki. To znaczy, że to jest certyfikowany produkt ekologiczny i to gwarantuje Wam to, że kokosy używane do produkcji nie były siarkowane. W mojej ocenie jest to bardzo ważne, także zwracajcie proszę na to uwagę. A jeżeli będziecie szukać na przykład takiego musu kokosowego, jest dostępny praktycznie na wyciągnięcie ręki, znajdziecie go w każdym sklepie Rossmann, w największych sklepach Carrefour oraz jeżeli lubicie zakupy online, zapraszam Was do naszego sklepu internetowego, podlinkuję go tutaj, ekogram.pl i tam znajdziecie również takie duże, ekonomiczne opakowania dla prawdziwych fanów kokosa. Kolejnym ciekawym przepisem z musem kokosowym jest przepis pod tytułem Jaglane Raffaello. Nagrałem na ten temat osobny filmik, który podlinkuję tutaj. Sprawdźcie koniecznie, jest to bardzo prosty i przede wszystkim bardzo smaczny przepis na takie kulki mocy z musu kokosowego z kaszą jaglaną. Są naprawdę rewelacyjne. Polecam, sprawdźcie koniecznie. Na koniec jeszcze dodam może, czym się różni mus kokosowy od oleju kokosowego. Często są te produkty mylone i czym się różnią? Mus kokosowy nie należy na nim smażyć. Nie nadaje się do smażenia, tylko jako topping, dodatek do deserów, zamiennik mleka kokosowego i tym podobne. Olej kokosowy przede wszystkim do smażenia albo do ciała. To jest sam tłuszcz z kokosa, to jest cały kokos. Także tym się różnią te produkty. A jeżeli filmik się podobał, zostaw proszę łapkę w górę. Dla mnie będzie to informacja, żeby nagrywać więcej takich materiałów. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zostaw suba. Będzie mi bardzo miło i dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!